tutaj są wszystkie samochody w ogóle w grze, no nie? To, co sobie teraz przeglądamy. Wszystkie te wersje specjalne, w ogóle wszystko, że wszystko. Tylko widzę, że coś nie po kolei chyba. Jak? No nie wszystkie auta. Flatbed truck? Nie? Tak jakoś... Czekaj. Można to posortować według... O, teraz chyba będzie dobrze. No ja miałem źle posortowane chyba te samochody. NSX, tutaj mamy ciężarówkę do transportu, jej możemy używać, jak znajdziemy jakiś samochód ukryty. Tu mamy Alpine. Można to kupić? Nie wiem, kurde. Dobra, tu mamy Gremlina, tu mamy to. Kilka wersji... Dwie wersje jednego samochodu. Ale to jest to samo auto chyba. Aston Martin. Tutaj ten Valhalla jest bardzo dobry. Aston Martin, mam go już. Kozacki jest. I jeszcze jest Vantage z 19 roku. Brakuje trochę nowych Audi. Też czekaj, bo to nie jest rocznikiem posegregowane. Jakoś dziwnie to tutaj wygląda. Nie? Tak nierocznikowo. Ale to akurat tutaj, jak wchodzimy w Horizon Promo. Niego jest sam problem, jakaś masakra. No, niestety kierownica nie działa dobrze z Forza Horizon 5 na obecną chwilę. Także ja gram na padzie, zresztą bardzo fajnym. Jeszcze nie mam tego pada typowo od Forza Horizon 5, tylko gram sobie na takim czerwonym. BMW. Ja już sobie jedną BMW kupiłem i zrobiłem na drift, bardzo fajnie się na niej driftuje na kierownicy. Jeszcze przed ostatnim patchem wszystko działało dobrze w Fordzie. Wprowadzili ten ostatni patch, 22 GB i gra, no, działa niezbyt dobrze. Ale spokojnie, naprawią to. Musimy sobie koniecznie sprawdzić M4. Którąkolwiek, może być ta GTS, M4, zresztą chyba jest tylko GTS, no nie? Posłuchać, jak ona brzmi. Jestem bardzo ciekawy, no i ciekawe będzie, jak będziemy grać w konwoju, jak będą brzmiały wasze samochody, no nie? Się można odebrać w nich pada słowa. Tak, można odebrać pada w... Ciekawe. Cała reszta świata czeka na do dziewiątego? What? O kurde. Jest tak, Bugatti mamy Divo, mamy Chirona, niestety tylko, nie? Mało tych Bugatti jest. Cadillaki, Corvetty. Tylko nie wiem, tak dziwnie posegregowane te auta, nierocznikowo. Na przykład tu mamy Chevroleta Camaro. A tu mamy jakąś starą korwetę. ZR1 korwetka jest, wszystko to co Sportzy chyba. Niektóre tylko auta są tutaj nowe w tej części od startu. No jest DeLorean, którego jeszcze nie zdobyłem. Tutaj generalnie Horizon Promo to jest nic innego jak sfotografowane przez ciebie samochody. Bardzo łatwo się to nabija. Wystarczy rozpocząć sobie wyścig, zrobić zdjęcie na początku każdego wyścigu i gitarka. Czy to jest na żywo? No tak, jesteśmy na Twitchu. Tutaj mamy ExoMotiv, jakaś wersja Forza. Ferrari. Z Ferrari chyba też nie ma nic nowego, no nie? Póki co. Bo pewnie będą nowe samochody dodawane systematycznie. Portofino z otwieranym dachem. Tutaj mamy Fordy. Ford Puma był w czwórce. Mamy wersję Forza, Fordy, Forda Pumy. Tu nie, no oczywiście Bronco jest nowy. Jest kilka wersji, są dwie wersje tego Bronco. Jedna jest taka offroadowa mocno, a druga jest tak casualowo offroadowa. Tak, to się kameruje, dokładnie, to się kameruje. Muszę sobie, o ten jest nowy też, nie? Ford Super Duty, muszę go sobie kupić. On ma takie szerokie koła z tyłu, trzeba będzie go przetestować, do driftu na przykład. Nie, no co to, on chyba nie będzie driftował. I tu mamy kilka nowych samochodów chyba do driftu. Formula Drift, mamy na przykład Supre. Tą nową mamy, o kurde ty, Toyota Corolla hatchback? Wow, ej, musimy to przetestować. Tutaj mamy Corvette Z06, ale ta mała Toyotka może być fajna do driftu. Dobra, co tu jeszcze mamy? Funko Motors to było. Jimmy? Nie kojarzę, żeby GMC był Jimmy. Taki samochód w czwórce. Oh my god. A Hondy, Civic Coupe? Było coś podobnego w czwórce, no nie? Mugen też była, ale ciężko było ją zdobyć. Ta CLX. Co tu jeszcze mamy? Honigany. Co to jest? Bone Shaker jakiś nowy? Ej, patrzcie, jaki Hot Wheelsowy fajny samochód. Nie mogę się nim przejechać, ale chciałbym. To jest coś w stylu Monster Trucka. Ciekawe, jak się tu będzie jeździć. Oh shit. Bone Shaker, H1 Alpha. Jaguar był. W tej części Fordy mamy go w zwykłej, cywilnej wersji, ale w czwórce był chyba tylko i wyłącznie ten z dodatku James Bond, czy coś takiego, no nie? Siema, czekuś. Olałem auto NASCAR? Chodzi ci o... Czekaj, aha, w tym Formuła Drift, tak? Chyba o to ci chodzi. No, to jest chyba coś nowego, faktycznie. Dobra, to jedziemy dalej. Tutaj mamy Jeepy. Coś z Jaguarów nowego jest. I-Pace był wcześniej. A, tego nie było chyba. XJR 15? XJR 15?
XJ220 był i jest I-Pace. To jest elektryk. Nic specjalnego, powiem wam. Tu mamy Rubicona. Rubicon był w czwórce. Ja go chyba nawet nie miałem, bo on był do zdobycia w Forzatonie. Tu mamy Koenigseggi. Mamy Jesko. Tutaj mamy Lambosy. Siema W. Sesto Elementu jest kozackie, kurde. Jak grałem w wersję przedpremierową, tą jeszcze taką bardzo wczesną, na początku października, to zdobyłem od razu Sesto w Willspinach. Teraz go nie mam niestety. A mam wrażenie, że go mam w garażu, bo już kurde go zdobyłem, tylko mi się te save'y nie zapisywały. Tutaj mamy ST300 Lexusa. Ja czuję, że to będzie dobra fura do driftu, bo nie trzeba to porobić. Tak, gram w pełną wersję. Siema Ulokej. Lotus. Z Lotusów jest ten ciekawy, to jest elektryk. Bardzo szybki jest, jak się go odpowiednio stuninguje. Maserati. Tutaj mamy Maserati w wersji Forza. Bardzo szybkie jest. Znaczy bardzo zwrotne, o może tak. Mazdy, no i słuchajcie, mamy Mazdę Miatę MX-5 z 16 roku. Wiesz, ona ma ten ściągany dach, ale on nie działa w Fordzie jeszcze. Mam nadzieję, że go poprawią, że będzie działał. Tak samo jak w BMW Z4 masz dach otwierany, ale nie działa w Fordzie jeszcze. Zaraz sobie to popatrzymy. Tutaj mamy Mercedesy. Mercedesy brzmią fantastycznie, gościu. O, dziękuję za subika, dziękuję bardzo. Piotr 123, dziękuję ci uprzejmie. Ten Lotus ST300 jest w GTA. Okej. Okay. Tutaj mamy Mercedesa w wersji Forza nawet jest. No, niewiele się różni na pierwszy rzut oka. Może będzie trochę szybszy. Jest Mercedes CLK GTR Forza Edition. Mercedesy brzmią fajnie. SLK ma totalnie inny dźwięk w piątce. Zaraz sobie posłuchamy. Tutaj mamy X-Class. A czym się one różnią, te dwa? Ciężko powiedzieć. Mercedesy świetnie, świetnie brzmią. Mercury. Oj, nie kojarzę, żeby był Mercury. Może był w czwórce, bo ja nie miałem tam wszystkich samochodów. Niektóre Forzatony po prostu przegapiłem. Mitsubishi GTO. Kurde. O, dzięki Uloki za dyszkę. Dziękuję bardzo. 177 jest na liście, a zaraz jeszcze sprawdzę jeszcze raz. Chyba to Mitsubishi jest nowe, ale nie mam pewności. To Starion S-E-S-I-R. Galant Traffic? Kurde. Mosler. Tutaj są Nissany. Pulsar był też. Zobaczcie, teraz ten Nismo LM nie jest w wersji Forza. Nie ma go w wersji Forza, jest zwykły tylko. No pozmieniały się te auta po prostu trochę. Ale za to Nissan, co to jest, 350Z w wersji Forza, jest zrobiony na offroadówkę, come on. Czuję się jak w dekru trochę. To ten sam Mosler, a może z rzutu z góry jakoś inaczej wygląda. Może tak, dobra, nieważne, nieważne. Dobra. Pagani Zonda, Pagani Huayra i ich... A, Huayra Forza Edition, dobra, bo pomyliła mi się Huayra z Zondą trochę. Bardzo podobnie wyglądają w tych miniaturkach. Tutaj mamy Pontiaca. O, to będzie można zrobić chyba tego. A co to jest? Aha, ta Porsche'a była, dobra. Carrera GT muszę zdobyć sobie. Koniecznie. Już zainstalowałem, czekam do jutra, spoko. Spider. Jest trochę tych aut. Jest z czego wybierać. Tutaj ten kurde dinozaur, nie wiem jak go nazwać, jest taki jak Transformers wygląda, takie dziwne kształty. On jest elektryczny. Był dodany w czwórce jako takie auto specjalne. On jest elektryczny, dwumiejscowy. Jedna osoba siedzi z przodu, druga z tyłu. Ciekawe auto. Ciekawe jak będzie można go tutaj zrobić. Jakiś... Ty! Dwa nowe Renault są. 4L Export i 8 Gordin. Gordini. Nie wiem co to nawet jest. Rimac jest, Cailin. Dwie sztuki. Tutaj mamy Subarki. Muszę Subaru posłuchać, bo jeszcze chyba nie jeździłem ani razu Subarką. Chodzi mi o tą STI z 5 roku. Trzeba by było przetestować. Passatów nie ma, to już wam od razu mogę powiedzieć. Tutaj mamy Toyoty. Z Toyotów, jak widzicie, wygląda to sobie tak. Mamy oczywiście MK4. Ty, ale zobacz! A nie, dobra, już się osrałem. Myślałem, że MK4 jest tylko w tym Welcome Pack, ale jest tutaj na samym końcu. Dobra. TVR. Mamy trzy modele. Ultima, Vauxhall razy 2. Tutaj jakiś Volkswagen, zobaczcie, w wersji Forza, nie? Tak, jest Celica, no. Tutaj mamy Volkswageny, Golf 1, tutaj Sroko, kolejne Sroko, Golfy. Bora Traffic. Ej, what? Zobaczcie, są samochody z ruchu ulicznego, ale to chyba nie będzie można ich mieć, tylko to będzie jako ruch uliczny, no nie? Tak to chyba wygląda.
że one są tak opisane tutaj w Fordzie Horizon 5. Chodzi o to, że te samochody z ruchu ulicznego też można sfotografować i też one się liczą. A to mamy to. No i tyle. Tak to wygląda. Tak wygląda lista samochodów do zdobycia w Fordzie Horizon 5.